Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z kanału Apple na YouTube. Nie wiem, czy pamiętacie, aczkolwiek jakiś czas temu na moim kanale pojawiła się recenzja świetnej aplikacji Clear na iOS-a. Dzisiaj, dzięki uprzejmości dewelopera, mam możliwość przetestowania i zrecenzowania dla Was tej samej aplikacji, tym razem na system Mac OS X. Serdecznie zapraszam! Jak zapewne część z Was pamięta, w recenzji tej aplikacji na iOS-a bardzo ją zachwalałem i tutaj nie będzie inaczej, ponieważ ta aplikacja pochodzi od tego samego dewelopera i jest w tym samym stronie utrzymana, przez co mi się bardzo podoba i pewnie większości z Was także. Ale nie tracąc czasu, wejdźmy już do tej aplikacji. Jak widzicie, wita nas sentencja Samuela Johnsona i powiem Wam tu szczerze, że jest to naprawdę taki drobiazg, natomiast potrafi on umilić spędzanie z komputerem i przede wszystkim z tym programem. Ale to, tak jak mówię, jest to drobiazg i nie to jest najważniejsze w tym programie. Najważniejsze jest to, że cały program utrzymany jest z możliwości korzystania z gestów tak naprawdę, które możecie wykonywać i na touchpadzie, i na myszce. Oczywiście na touchpadzie będzie o wiele łatwiej, dlatego ja tutaj to też będę pokazywał. Powiedzmy, że mamy stworzoną listę Mateusza. Oczywiście to można zedytować poprzez dłuższe przyciągnięcie, co jest naprawdę bardzo fajne, jeśli się tego nauczycie. I jeśli jesteśmy na przykład w liście Mateusza, to jest moja prywatna lista, to możemy sobie oczywiście zapisać jakieś polecenie. Ach, teraz nie wiem... dwoma cami, o leciutko, i na przykład piszemy, mamy kupić chleb, ok, dajemy enter, możemy nowe powiadomienie dodać, ja tu zapiszę, nie wiem, zapłacić, powiedzmy, nie wiem, rachunek, jakieś takie losowe wybieram, więc się tutaj nie śmiejcie. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w momencie, w którym ja to pisałem. Od razu leci synchronizacja poprzez iCloud właśnie na iPhone'a czy iPada. W momencie, w którym ja tutaj dam Enter i zatwierdzę to zapłacić rachunek, to się powinno za kilka sekund tutaj już też pojawić. To jest kwestia po prostu odświeżenia. On nie cały czas może synchronizuje, tylko co jakieś, nie wiem, kilkanaście sekund odświeża tą chmurę. Więc możemy tutaj dodać jeszcze kilka powiadomień i zaraz Wam pokażę wykorzystanie tych gestów. Mleko, na przykład, powiedzmy takie proste, nie chcę też wymyśleć tu jakiś kupić komputer. Ach, teraz przeleciałem za daleko. Ok, powiedzmy, że... za telefon. Ok, mamy tutaj 5. Nie będę się dalej rozpisywał, bo jak widzicie, to jest to samo. Poprzez to pociągnięcie dwoma palcami na dół możecie wszystko mieć. Jak widzicie, wszystko się synchronizuje od razu, więc to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, że nie musicie już wklepywać tutaj i tutaj powiadomień, tych przypomnień, tylko od razu się to zrobi. Jeśli chcecie na przykład dodać add reminder, czyli powiadomienie na konkretny dzień, oczywiście jest to do zrobienia. Możecie sobie ustawić godzinę, wszystko, każdy się z Was wie, o co chodzi, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i generalnie, jeśli na przykład uważacie, że zapłacić rachunek będzie dla Was priorytetem, oczywiście gestami trzymając trzy palce dotykacie i przechodzicie z tą daną pozycją. Na przykład kupić komputer jest dzisiaj dla Was priorytetem, zapłacić rachunek mniej, natomiast zapłacić za telefon też jest jakąś mniej priorytetową rzeczą. Jak widzicie, bardzo to identycznie, można powiedzieć, działa jak na iPhone'ie czy iPadzie, bo działa to po prostu tymi gestami, które tam się operuje. Jeśli na przykład uważacie, w sensie no, zrobicie na przykład, kupicie chleb, no to możecie odhaczyć go dwoma palcami jadąc do krawędzi. To jest bardzo fajne, bo możecie robić to odruchowo i jak zauważycie, można też kasować w drugą stronę, tylko tak palcami przesuwając. Nie ma tego w żadnej aplikacji tej systemowej, więc to jest naprawdę duże udogodnienie. Nie musicie w ogóle się tym przejmować, tylko to jest bardzo, można powiedzieć, tak domyślnie przez Was robione. Jeśli chcecie na przykład zmienić jakieś opcje tutaj z tłem czy z innymi rzeczami, bo też jest ta możliwość właśnie na iOS-ie, więc niektórzy z Was pewnie będą tego szukać i tutaj. I jest oczywiście. Wystarczy dłużej przeciągnąć. Tutaj wyhaczą Wam się te listy, które macie aktywne. Moje i listę Mateusza. Ja mam tylko dwie, powiedzmy teraz. Możecie jeszcze dalej przeciągnąć i wtedy macie całą tutaj takie ustawienia, można powiedzieć. Macie dźwięki, których jest naprawdę... które są naprawdę bardzo fajne. Macie też tła,
No i jak widzicie, to możecie zmieniać też pełno. Z tymi fajnymi dźwiękami to można naprawdę... mogą się spodobać niektóre. Chociaż ja... Ach, tu mi się włączyło teraz przywiadomienie. Okej, okay, tak, pociągnę Times i włączę Heatmap, bo to jest mi się najbardziej jednak ta podoba. Preferences to są preferencje i tutaj ustawiacie iCloud jako synchronizację. Ono się synchronizuje przez właśnie tą chmurę. Menu bar icon, czyli w doku, jak macie zakodowaną tą aplikację, to macie możliwość właśnie pokazywania, ile rzeczy w takim czerwone kółeczko, które jest w prawym górnym rogu aplikacji, pokazuje ile rzeczy jest do wykonania. Tutaj w doku o tym mówiłem, natomiast w menu bar jest ikonka, dzięki której z górnego paska, teraz go nie widzicie, natomiast u góry jest w pasku w Macu, możecie też kliknąć od razu i przejść do tej aplikacji. Jest tu jeszcze kilka opcji, możecie się też z nimi oczywiście zapoznać. I jak widzicie, wszystko działa naprawdę dość tak, można powiedzieć, domyślnie, tak prosto. Tak jakbyście chcieli po prostu to zrobić, nie wiem, na telefonie gestami dotykowo, tak? Naprawdę aplikacja mi się bardzo podoba. Powiem Wam o cenie tej aplikacji, bo nie jest niestety mała i muszę to Wam zasugerować to, żebyście poczekali jednak na promocję tej aplikacji. Mam nadzieję, że tutaj deweloper się nie obrazi, natomiast ona kosztuje normalnie chyba 10 dolarów. Widziałem ją kilka razy w promocji za 5 dolarów, więc tutaj wskazówka dla Was, że można poczekać i nabyć tą aplikację za 5 dolarów. I wtedy naprawdę cena tej aplikacji jest, można powiedzieć, adekwatna do nie tyle umiejętności, a do możliwości tej aplikacji, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i mi się podoba i spodoba się tym osobom także, które mają już ją na iPhone'ie czy iPadzie, bo jest bardzo, bardzo spójna, jak widzicie, generalnie tak samo się ją obsługuje, jest synchronizacja po iCloud, więc to wszystko daje taką łatwość korzystania z tej aplikacji. Dodatkowo są te wszystkie fajne kolorki, te dźwięki, które umilają naprawdę czas. No i ten drobiazg w postaci sentencji, który mi się bardzo podoba. Ok, i to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję deweloperowi za możliwość przetestowania i zrecenzowania dla Was tej aplikacji. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie na Twitterze, na Facebooku, bądź w komentarzach pod filmem. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!